Dobry wieczór, cześć i czołem. Dzisiaj jest piątek. Wielki piątek. Oj. O, i właśnie. To, co się zaświeciło, to jest... Elf od Karpatki. Gość u nas na stacji w Żywcu. N60... Tak jest. Taki ładny elfik. Stonki chyba pierwszy pojadł. Tak, i proszę zobaczyć. I przyjechał tutaj. Także mamy niespodziankę w Żywcu. To trochę późno, ale... N62A 105. O, widać kasy biletowe. Pisze praca serwisowa. A elfik. O, możemy się spytać. Zobaczymy, czy nam odpowie. Czy zna? Co? Czy zna? I kiedy odjedzie? O, tu mamy miejsce na rowery. No, nie wiadomo, możliwe, że nie wiemy, kto pierwszy pojedzie. Nie no, stołki raczej bym przytrzymałem, bo jeszcze mam one problem. Tak? Stacja Żywiec Poryż, jedzie elf podkarpacki. Ale się odbija. Światło. O, jest wieczór, pada deszcz. Pogoda taka mało sprzyjająca. Stacja Jeleśnia. Tutaj ten pociąg roboczy będzie się krzyżował z pociągiem z drugiej strony. No, nie wiemy z jakim. Nie wiemy, jaki to skład. Pewnie jakiś skład roboczy może. Może... Akatus. Zwykła drezyna. Akatus. Która przyjedzie. Albo akatus. Nie no, no zobaczymy, nie wiemy co. Nie wiemy co. Możemy myśleć. A jednak tu jedzie. A jednak tutaj wiedzie. Czyli tego będzie trzymać. Czyli tego powinna trzymać. Tego powinna. To czemu oni nie zrobią krzyżowania w Lachowicach? To czemu oni nie zrobią krzyżowania w Lachowicach? R roboczy. Na tablicy Kraków-Kłaszów, Kraków-Główny. Ale się pięknie na łuku.
idziemy. Podwójne krzyżowanie będzie. Jedzie papieski od strony Żywca i dwa Feniksy od strony Lachowic. A tu Wieleśni stoi jeszcze. N62A 105. Będzie podwójne krzyżowanie. No, takiego ruchu. Wieleśni to... Oj, dawno nie było. Był! Jak się ten... Jak drzewo spadło i jak tam było przejazd rozwalony. To był ruch. Bo tu trzeba było zwrotnicę przestawić, zamknąć przejazd, tego przepuścić, tego puścić. Stonka musiała przemanewrować. A tam stoi ten EN62. A. A to jest nazwa członów. A, B i C. Nie. To jest 62A. Tak? To jest ma normalny numer. To jest L, nie? No. Dwójka czy jedynka? Dwójka. L dwójka to jest? No oczywiście. No ale ten się będzie musiał raczej w peronach zatrzymać. Jadą dwa Feniksy. Oj. Wjeżdżają dwa Feniksy. Dwóch maszynistów! Nie, tam jest perona chyba. A, o! O, i ten nowy! No, ten taki przerobiony z kibelka. A mój! Chodź, idziemy. Jedzie! Ten jedzie elf. Elf pojechał. No to elf podkarpacki. Tempo stoi 40 minut papieski. Oła. Ale nie, bo to chciałem zobaczyć, że się ja podkładam. Nie podkładam tego tam sobie. No to fajny ruch wieleśni. Wieża papieski. N6301. Tak, a tutaj obok stoją dwa Feniksy. Także ruch duży. Ruch duży dzisiaj. Dawno nie widziany w Żywcu. Dawno nie widziany. N61001. No, będzie długo stał. 40 minut. Pojechał. Semafor. Odjeżdża Feniks. N57 FPS 1583 i N57 FPS 1576. Łoja, papieski to stoi dopiero daleko. Daleko. A idziemy.
a my idziemy do auta i jedziemy do domu i mówimy do widzenia, do zobaczenia i do usłyszenia.